A pan karciarzem jest? Bo pan, ma pan karty wytatuowane na ręku. Tak, mam karty. Czy pan jest szulerem karcianym? Jestem szulerem to raz i opłacam kartę, nie palę karty. Pan ma chyba zadzior w haczyku, tak ciężko wychodzi, co? Doradził mi tak pan Piotr, bo... Żeby, pan Piotr doradził, żeby nie było zadziora. Tak, gospoda, różnie kombinujemy. Mamy cztery kije, dwa kije tak, dwa kije tak. A ja mam jednego kija tylko. No jadź się! U mnie mniejsza, ale Piotrek, a u ciebie większa, jesteś lepszy. One są na zupę dobre. Panie, to jest jazik. Jazik. O, ryba, ryba poszła. Ładne branie. Chciałem zadać kilka pytań, proszę, proszę pana. Nie wiem, czy będę potrafił panu odpowiedzieć na te pytania. To może pan coś wywróży. Chciałbym, żeby powróżył pan na przykład na temat przyszłości Odry. I słoneczko grzeje te ptaszki. Te ptaszki, proszę ale pana... Ale to one dobiją tę wodę, te ptaszki, proszę pana. Ja myślę, że zanieczyszczają dużo ptaki nad ale wodą, kupy, prawda? Proszę pana, nad Odrą zrobią te ptaki kupy. I te kupy, proszę pana, zabijają ja tutaj, ryby. Ja idąc do pana widziałem gniazdo takie, wydawało mi się, że to gniazdo ptasie. Ja myślę, że to trzeba po prostu zniszczyć. Tu jest piasek, trzeba zabetonować. Rozumie pan? Jakby... Ławeczki postawić. Mamy teraz plany. Szereg planów, proszę pana. To jest ważne, bo korporacje muszą, proszę pana, gdzieś spuszczać, żeby produkować majtki. Ja przyznam, że jestem zażenowany w taką pogodę. Szedłem tutaj do pana, błoto wszędzie jakieś takie... To wszystko trzeba wysuszyć. To jest za naturalnie. To wszystko ja rozumiem, jest że ma pan plany na zaniechanie. Ma pan plany na betonowanie, na tego typu? Proszę pana, wszystko zabetonować, zasmołować, bo natura niszczy. Bym bardzo na to czekamy, proszę pana. Damy radę. Właśnie powołujemy nowe służby. Musimy jak najwięcej szamp wpuszczać. Cyjankali, kopali, solany, wszystko musimy wpuszczać do wód. Tak, ja słyszałem, że te kopalnie to jest bardzo dobre dla wód. To jest najlepsze, to jest najlepsze. I wszystkie szambiary, wszystko musi być podłączone. 5000 kolektorów na samej Odrze, proszę pana. 4700 legalnych i 300 nielegalnych. Nowe czasy przychodzą, proszę pana. A jest w pańskiej organizacji może taki pomysł jak Kolektor Plus? Bo bardzo modne są plusy w tych czasach. Jak powiedziałem, jest szereg projektów i już realizacji musimy stworzyć na wszystkich... Ludzie, służby, funkcjonariusze? Przede wszystkim zrobimy program Milion Kolektorów. Milion? Niektórzy wędkarze i niektórzy Polacy się bardzo mocno buntują, chcą bronić. Jeżeli on mówi, że skutek, ten, który był właśnie na Odrze, to jest sprawa kolektorów i niedopilnowania służb. To jest kłamstwo. No to proszę pana, on kłamie. Służby dbają. No dbają, proszę pana, nigdy nie było tak dobrze jak jest. A są zakusy na to, żeby było jeszcze lepiej. No będzie, jeżeli stworzymy jeszcze więcej, pompujemy ścieków do wód, jeszcze więcej wyrżniemy lasów, jeszcze więcej sprowadzimy tu, proszę pana, zarażonych gruźlicą, proszę pana, HIV-em, polio i różnymi innymi chorobami strasznymi, będzie lepiej. A pan czym do pracy jeździ? Taksówką czy? Proszę pana... Pan pewnie jako nadprezes ma swojego kierowcę. Proszę pana, kanałami chodzę. O! Tak, modera. Tak jak powstanie warszawskie. Jest pan naprawdę... Wie pan, co to jest powstanie warszawskie? Nie wiem. No i bardzo dobrze, bo takich rzeczy nie wolno, o tym nie można mówić. To było coś bardzo złego. Bo buntowali się przeciwko Niemcom, proszę pana. Jak może się buntować przeciwko Niemcom? Przeciwko Rosjanom, przeciwko Ukraińcom, bo to tak naprawdę jak można się buntować? Jak można? Siatkówka, siatkowanie. Reaktywować teraz, proszę pana. Kluby siatkarskie, bratnie. Kluby siatkarskie zapraszamy. Jest masy siatkarzy i one mają. I to jest. Oni obozy urządzają, tak? To sportowe. Jest klub Widlasty. Spod znaku Wideł. Aha. Jest też klub spod znaku Wędzonek. Odwędzany klub. Oni są porządnymi ludźmi, dlatego że oni rozstawiają sieci, oni rozstawiają sznury, szarpią, ale my im pomożemy właśnie tymi kolektorami, tymi ściekami, korporacje... Czyli można powiedzieć, że to są takie nowoczesne jastrząb, sprawy rozwojowe, jastrząb, europejskie. Jastrząb mnie pochwali. A jaki jastrząb? Kto to jest jastrząb? Proszę pana, patrząc na mojego mocodawcę z Żoliborza, proszę pana, mimo tylu samobójstw młodzieży... Mocodawca z Żoliborza jest najważniejszy, prawda? Mimo, proszę pana, tylu aktów desperacji, mimo tyle samobójstw, mimo głodu, to uważam i tak jest bardzo dobrze.
Bo ci ludzie nie mają gdzie wypoczywać. Nad tą Wisłą są jeszcze jakieś miejsca zielone, jakieś ptaki, jacyś wędkarze. Jak my obiecajcie nam w końcu, że wymurujecie to. Wymurujecie wszystkie brzegi. Nad Prezesie wymurujecie. Tak. Wymurujecie. Pamiętacie, jak mówił Gierek, pomożecie? Wymuruj... Teraz pan pyta mnie. Wymurujecie? Pomożecie. Wymurujecie. No jak nas to cieszy, jaka to jest deklaracja takiego ważnego człowieka. Czy budłowy rybackie to konieczność? Co pan sądzi na ten temat? Przede wszystkim sanitaryzm. Ma pan, panie nadprezesie, pozdrowienia od naszego jednego z takich większych fanów. Andrzeja. Radna Piku. Nie. Broń Boże. Andrzeja, jak pan mówi, Andrzeja W. W Polsce powinni być sami konfidenci. Na konfidentach, proszę pana, możemy, tylko Polska może być zbudowana. Nie na narodzie, na ludziach światłych, na cnotach, na ludziach, którzy mają zasady, tradycje, tylko na konfidentach. Jestem Bastianem z Grochowa. A niektórzy mówili, że pan jest z Woli. Nie. Jak ukradnie, to za. Panie nadprezesie, słyszał pan o takim pomyśle właśnie tego króla Wisły, że 4 czerwca szykuje się taka manifestacja, powiedzmy, polityczna. Czarnobyl, Chernobyl to jest coś, co jest potrzebne naturze. Przede wszystkim Polska, my, Polacy, nasze dzieci, noworodki, kobiety w ciąży potrzebują zboża z Czernobyla. O, to widzę, jest... że zna pan obecną sytuację. Proszę pana, przecież mówię, że natura szkodzi, prawda? A pan niebywałą rację. Ja mam... Wiedzieliśmy, do kogo przyjść. Jak to my? My jako towarzysz? Przecież pan jest sam. Nie, my jako nasza internetowa telewizja. Zboże, miód, rzepak, marchewka, pietruszka, cebula, rzodkiewka. Brukiew. Tak? Czyli brukiew, tak. Buraki. Robaki, między innymi. Robaki też, proszę pana. Mięso, proszę pana, kurczaczki, drób. To wszystko idzie, proszę pana, też ze skażonej, z Czernobyla. Z tej wspaniałej strefy. Ale jak to może być skażone, skoro to są nasi bracia? Mają nam pomagać przy ochronie naszych wód. Pan nie rozumie jednej rzeczy. To, co do tej pory było, jest skażone. A to, co przychodzi skażone, to nie jest skażone. Bo to jest natura. Straszny galimatias. Tak, bo ludzie myślą, że ta natura, proszę pana, która była tak czysta przed wojną, nasze babcie, nasi dziadowie i jeszcze przed zaborami, coś z zaborów, jedli ziemniaczki. To było średniowieczne myślenie. No pewnie, bo to było niezdrowe. Dopiero teraz, proszę pana, to, co te ryby wypływają, to właśnie natura zabije. I to, co my dostajemy z Czarnobyla, proszę pana... No to są słabe osobniki, które po prostu nie przetrwają. Po co nam są potrzebne takie ryby, panu które nie dają sobie rady... Przybiję panu piątkę. Tu... Niech są cyankalia, niech są metale ciężkie. Ścieka. Tak, i to jest, proszę pana, pożywka dla wszystkiego. Dla ryb też. Dla wszystkiego. Proszę pana, dla całej kultury żywej, biologicznej. Dlatego, że to, co żyje, jest złe. Idziemy we właściwym kierunku. Tak, cały czas. To, co żyje, jest złe. A to, co nie żyje, już nie będzie żyć. Mam nadzieję, że niebawem tych drzew tu nie będzie. Proszę pana, jakie ja bym drzewa? Tu widział wybetonowany brzeg. Proszę pana, trzeba to przystanie wszystko... dla łodzi. Proszę pana, trzeba to wszystko wyrżnąć. Ściągnijmy ludzi nad wodę. Oni dadzą nam tu pieniądze. Pana, przecież to chodzi o pieniądze, panie nadprezesie. No, pieniądze są najpiękniejszą rzeczą na świecie. Ich szelest, prawda? To szelest jest czymś piękniejszym, to kocham. Trzeba to wszystko wyciąć, trzeba wszystko zasypać. O. Żywcem najlepiej, proszę pana. Proszę pana, potem zalać to wszystko betonem, asfaltem i żywicą. A robactwo to jest, proszę pana, przyszłość naszego narodu, naszego plemienia. Przepraszam, narodu. Naród trzeba zniszczyć. A pan jest tutaj, w siedzibie ma pan psa. Jak pan to? Bo pan jest taki przeciwnikiem zwierząt. Rozumiem, że to jest cerber taki, to nie jest żywy pies. Proszę pana, to nie jest pies. To jest, proszę pana, zajączek wielkanocny. Aha, czyli to jest pies takiej rasy europejskiej, nowoczesnej. Nie, to jest pies rasy europejskiej. To jest ten właśnie sztuczna inteligencja, sztuczne psy, sztuczne waginy, proszę pana, sztuczne członki, sztuczne jedzenie, sztuczne lasy, proszę pana. Pan, na przykład jedzie pan na ryby, to pan nie bierze wędki, tylko pan włącza sobie program i łowi pan na tym to pole. Pan zobaczy, ile robactwa. Przecież to jest to wszystko do zabicia. Ale nie ma na to oprysków? No właśnie, przecież ja chcę przyjechać odpocząć na taki zbiornik. Powinny być opryski. Za dużo samolotu. Tego piachu, bo to nie można. Jaki piach? Beton, proszę pana. Beton, asfalt, szkło i żywica. Pan podobno lubi zajączki. Jedyne zwierzę, jakie pan lubi, to zajączki. Czy powiem panu, że. On się nazywa Romek.
Wie pan, z czym mi się kojarzy? Romek jest naszą maskotką z zawodów. Romek? Kojarzy mi się ze Ściborkiem. Wie pan dlaczego? Ściborek to jest taki wielki chłop z Pragi. I Ściborek to jest wielki, silny chłop. Ja myślę, że jakby on Romka złapał za nogę... A to ten tajemniczy pan z Nadwisły to jakiś sportowiec, lekkoatleta? Kulomiot? Przecież to jest pana kumpel. A, o tego panu chodzi? No, Ścibora, no i... A, to już wiem! Słyszałem, że chciałby się pan pochwalić swoją działalnością artystyczną, taką sceniczną. A skąd pan wie? No, dostałem takie sygnały od naszych informatorów. Powiem panu, że tak. Co by pan chciał zaśpiewać? Śpiewam, tańczy i sukę bez trzymanki od... Kto to pan na ramieniu ma? Papugę? Nie, no to Romek jest. A. Co chce pan zaśpiewać? Ja 7 dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Miałaś wtedy 17 lat, dziewczyno. W Albatrosie pierwszy raz spotkałem cię. A na imię miałaś zjebucha. Żółty jesienny kleszcz. Tyle mi opowiedział. Wlazł we mnie bez słów. Wlazł mi bez. Jednak on dobrze wiedział. Żółty kleszcz oba drzewa. Spadł na ramię jemu. Wszedł mu prosto do dziury. I tra la 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 la. Łapiesz się ty. Pod Grunwaldem. Panie prezesie, pan jest tak stary, że był pan pod Grunwaldem? Nie, to już byłem wtedy stary. Już. Jo. Stawaj. Pod Cedyną, pod Głogowem to już ło. Stawaj prezes, pokaż tą stójkę. Nie złe, trzeba by polać szyn. Mężownikiem. Musiałem mi to. Mucha potem dostanie z całą tą. Panie prezesie, a skąd pan jest? Z Małkini. Z Małkini? Jo. To jak moja rodzina. Zna pan Heńka? No Heńka żony brata odrodzony. Pan? No. O kurde. Pan też? No z jednej rodziny chyba jesteśmy. Bastian. O jak wujek zrobi. A stójkę bez szmanki to nikt tak nie zrobi. Zjebie malusień! Jak? Dobrze. Jak? O, zawodowo. Wuju, może zaśpiewasz coś ludowego z Małkini? A u sąsiada tam kapela gra. Dziś moja miła worareś coś ma. A u sąsiada tam zjebucha gra. I mam je... A u sąsiada tam zjebucha gra i towarzysza na baterii. Nie mogę, kurwa, weź mnie dobrze, trzymaj ty.